mamy dzisiaj 16 niedzielę po Trójcy Świętej. A tematem dnia w Szkółkowieściach jest dziś wiadomość o tym, że Pan Bóg nigdy się nie zmienia. Ale co to znaczy? Co to znaczy, że Pan Bóg nigdy się nie zmienia? Dlaczego Pan Bóg się nie zmienia? Bo Pan Bóg dawniej kochał ludzi, teraz kocha ludzi i będzie dalej kochał ludzi. To znaczy, że zawsze jest taki sam. Pan Bóg będzie taki sam, jak kiedyś był i będzie taki sam, jak za 100 lat Pan Bóg. Pan Bóg się nie zmienia, bo Jego Słowo, czyli Biblia, były aktualne, kiedy były pisane, dziś i zawsze. Łączyłam się teraz z naszą korespondentką, która czeka w pokoju. Dzień dobry, witajcie. Być może pomyśleliście sobie teraz, co ten prowadzący opowiada. Powiedział, że korespondentka będzie w pokoju, a ona przecież jest na dworze. Ale wcale się nie pomylił, ponieważ zaprosiłam Was dzisiaj do miejscowości, która nazywa się Pokój i znajduje się w samym sercu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w województwie opolskim. A w tej chwili znajdujemy się na rondzie i jest to drugie co do wielkości rondo gwiaździste w Polsce. Co to znaczy? To znaczy, że z lotu ptaka to rondo wygląda jak gwiazda. Odchodzi od niego aż 8 dróg, a nie tak jak od normalnego ronda 4. Każda z tych dróg prowadzi w głąb miejscowości. Skąd takie rondo? Ano właśnie stąd, że choć dzisiaj jest tutaj tylko kwietnik z kwiatami i rośnie trawa, kiedyś na samym środku tego ronda znajdował się pałac, a w nim mieszkał prawdziwy książę Karl Christian Erdmann von Württemberg. Dzisiaj tego pałacu już nie ma, ale spójrzcie na zdjęcie. Widzicie? Znajduje się na nim przepiękny pałac, a wokół niego piękny deptak, ludzie w zupełnie innych strojach i pokój był wtedy też zupełnie inną miejscowością. Miejscowością arystokratyczną. Przeniesiemy się teraz kawałek dalej. Pokażę Wam kolejne wyjątkowe miejsce w miejscowości Pokój. W tej chwili zaprosiłam Was przed Kościół Ewangelicki Księżnej Zofii w Pokoju. To kościół, który został wybudowany w 1775 roku. Spójrzcie, jak wyglądał w czasach, kiedy stał na rondzie jeszcze pałac i kiedy pokój przeżywał moment swojej świetności. Widzicie różnicę na zdjęciu? Zobaczcie na wysokość drzew, zobaczcie na kolor elewacji. Jakie jeszcze różnice między starym zdjęciem a współczesnym widokiem kościoła zauważacie? Kościół również się zmienił. Przenieśmy się jeszcze do ogrodu przy plebanii. Spójrzmy, czy ten ogród też uległ zmianie? W tej chwili znajdujemy się przy plebanii ewangelickiej w pokoju. Ona, podobnie jak kościół, który widzieliście przed chwilą, ma prawie 250 lat. Spójrzcie, jak wyglądała 100 lat temu. Widzicie różnicę? Zobaczcie, jak wyglądał ogród. Były w nim białe alejki, rosło bardzo dużo drzew. Dziś wygląda inaczej. Zmieniło się. Dlatego, że wszystko się zmienia. Pokażę Wam jeszcze inne zdjęcia. Popatrzcie na to małe dziecko, które widzicie teraz. Rozpoznajecie? To ja. Miałam wtedy zaledwie roczek. Byłam bardzo malutkim dzieckiem. Pokażę Wam jeszcze inne zdjęcie. Spójrzcie teraz. Tutaj mam kilkanaście lat. Może 10, może 12. Tak dokładnie nie pamiętam. Jestem już troszkę bardziej podobna do siebie, prawda? Ale spójrzcie na mnie teraz.
wyglądam inaczej. Zmieniłam się, podobnie jak zmieniło się rondo, jak zmienił się kościół, jak zmienił się ogród przy plebanii. Wszyscy ludzie się zmieniają i zmieniają się też wszystkie rzeczy. Czy jest coś albo ktoś, kto się nie zmienia? Tak, to Pan Bóg. Pan Bóg nigdy się nie zmienia. On jest wieczny. A czy jest jeszcze coś, co się nie zmienia? Nie zmieniają się też Boże obietnice. Przenieśmy się teraz 3,5 tysiąca lat wstecz. To bardzo, bardzo dawno. To czasy, kiedy żył Mojżesz, starotestamentowy bohater. Kiedy Mojżesz musiał uciekać z Egiptu, przeniósł się do krainy Midianitów. Tam nie żył już w dostatku, jak w faraońskim pałacu, ale zajmował się wypasem owiec i wiódł skromne życie. Pewnego dnia, kiedy wybrał się na pastwiska paść owce, zobaczył pewien krzew. Ten krzew był dziwny niż te, które widział dotychczas. Cały płonął. To Pan Bóg przemówił do Mojżesza w płonącym krzewie i powiedział do niego, że ma dla niego specjalne zadanie. Miał wrócić do Egiptu i wyprowadzić swój lud izraelski z tego kraju. Dawno, dawno temu, dokładnie jeszcze 450 lat wcześniej niż żył Mojżesz, Pan Bóg dał pewną obietnicę Abrahamowi. Posłuchajcie, jest o tym napisane w Biblii, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale. Tam czytamy, wtedy Bóg powiedział do Abrama: wiedz dobrze, że twoi potomkowie będą żyć jako przybysze w ziemi, która nie będzie ich. Będą tam niewolnikami i będą uciskani przez 400 lat. Ale osądzę także ten naród, któremu będą służyć, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Ty jednak odejdziesz do swoich przodków w pokoju i zostaniesz pochowany jako sędziwy starzec. Pan Bóg obiecał coś dużo, dużo wcześniej. Ale podobnie jak Pan Bóg jest wieczny i nigdy się nie zmienia, tak samo nie zmieniają się Boże obietnice. To, co Bóg obiecał Abrahamowi, było aktualne także 450 lat później, w czasach, kiedy żył Mojżesz. Powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg jest wieczny i nigdy się nie zmienia. Powiedzieliśmy też, że Boże obietnice są niezmienne i nigdy się nie zmieniają. Czy jest jeszcze coś, co nigdy się nie zmienia? To Boża moc. Kiedy włożycie baterię do latarki albo do zdalnie sterowanego samochodu, po pewnym czasie działają one coraz słabiej i słabiej. Latarka nie świeci już tak wyraźnie i tak mocno. Auto nie jeździ tak zwinnie i tak szybko. Baterie po pewnym czasie wyczerpują się i należy je wymienić. Boża moc nigdy się nie wyczerpuje. Kiedy Mojżesz wyprowadził już swój naród z Egiptu, czekała ich bardzo długa podróż przez pustynię. Na początku wyruszyli i wydawało im się, że to będzie spokojna droga, ale faraon ze swoim wojskiem bardzo szybko zorientował się, że właśnie stracił tanią siłę roboczą i dlatego postanowił ich ścigać. Zbliżał się do nich coraz szybciej, a Izraelici kierowali się wprost na morze. Wiadomo, że kiedy dochodzimy do wody, kończy się droga. Dalej nie możemy już iść. Ale pamiętacie? Boża moc nigdy się nie wyczerpuje. Boża moc nigdy się nie zmienia. I ta Boża moc była w stanie rozstąpić wody Morza Czerwonego, u brzegu którego stanęli Izraelici. Dzięki temu mogli suchą stopą przejść przez morze. A kiedy do morza wkroczyły wojska Faraona,
zostały zalane i Izraelici byli uratowani. Wszystko wokół nas się zmienia. Zmieniają się budowle, zmienia się architektura, zmieniamy się my ludzie. Ale pamiętaj, Pan Bóg nigdy się nie zmienia. Nie zmieniają się Jego obietnice i nie zmienia się Jego moc. Zaufaj Panu Bogu. On będzie z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Bardzo Wam dziękuję za wspólną wycieczkę do miejscowości Pokój w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i oddaję głos do studia. Do zobaczenia znów! Dziękujemy za wycieczkę po pokoju i ważną lekcję. A teraz kącik misyjny. Halo z Koczów! A, B, C, D, E. A może same samogłoski? A, E, I, O, U, Y. No, zaczął się rok szkolny, tak? To już ten czas, kiedy zajmujemy się poznawaniem nowych rzeczy. No i to jest fajne. Chciałem Wam opowiedzieć o Maeve. Maeve jest taką dziewczynką, która miała marzenia. Kiedy miała 5 lat, już pomagała w domu. Pomagała przy gospodarstwie, a kiedy urodził się braciszek, pomagała mamie przy opiece nad braciszkiem. Maeve wstawała zawsze o 5 rano po to, żeby pomagać, ale też po to, żeby się modlić. I ona miała takie marzenie. Ona marzyła o tym, żeby mogła rozmawiać z Panem Bogiem, bo ona wiedziała, że jak się modli, to Pan Bóg ją słyszy. Ale co Pan Bóg chce jej powiedzieć? O, to już było trudniejsze. Maeve mieszka w takim kraju, który znajduje się w środku Afryki, w związku z tym nazywa się też Republiką Środkowej Afryki. I czasami, kiedy szef wioski uderzał drągiem w taką starą felgę, która została jeszcze po francuskiej ciężarówce, która była zawieszona na drzewie w środku wioski, to Maeve wiedziała, że właśnie przyjechał pastor i będzie nabożeństwo. I wtedy szła na nabożeństwo i słuchała tego, co pastor mówi o Bogu. No nie wszystko rozumiała. Ale tak marzyła o tym, żeby mogła słyszeć Pana Boga, żeby mogła wiedzieć, co On do niej mówi, żeby mogli razem z sobą rozmawiać. No i pewnego dnia u nich w kościele Open Doors zorganizował kurs czytania, więc Maeve poszła do rodziców i zapytała: mamo, tato, czy mogłabym chodzić uczyć się czytać? No i tak zaczęła się przygoda Maeve z poznawaniem literek, a potem z nauką czytania. Słuchajcie, ten kurs trwał ponad rok. A na końcu tego kursu wszyscy uczestnicy nie otrzymywali żadnych dyplomów ani certyfikatów, ale wiecie, co otrzymywali? Otrzymywali swój egzemplarz Biblii. I Maeve była taka szczęśliwa i mówiła: bo teraz nie tylko mogę mówić do Pana Boga, ale mogę też czytać o tym, co Pan Bóg do mnie mówi. Wiecie, ilekroć przypominam sobie historię Maeve, zastanawiam się, czy kiedykolwiek dziękowałem Panu Bogu za ludzi, których postawił na mojej drodze, za moich nauczycieli, za rodziców, którzy uczyli mnie czytać, pisać, którzy tłumaczyli mi te wszystkie trudne rzeczy w szkole. Może to jest dobry dzień też, żebyśmy dzisiaj Panu Bogu wspólnie dziękowali za naszych nauczycieli, za naszych rodziców, za tych, którzy przekazują nam wiedzę po to, żebyśmy mogli między innymi poznawać Pana Boga przez to, że będziemy czytali Jego Słowo. No i za to, że mamy możliwość czytania Jego Słowa. Co o tym myślisz? Życzę Wam dobrego dnia. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Jeśli nudzicie się w wolnym czasie, obejrzyjcie naszą polecajkę. Witajcie! Czy wyobrażacie sobie grę z Panem Bogiem? Przyjemny czas zabawy i powtórki historii biblijnych. Zachęcam do biblijnego memory. Karty kolorowe i dla najmłodszych, i dla starszych, gdzie w prosty sposób w ramach zabawy powtarzamy historie biblijne. Na przykład Jozuego, Jonasza, Gedeona, czy również i innych. Zapraszam do dobrej zabawy starszych i młodszych. Biblijne memory. Dziękujemy diakon Wiktorii Matloch
A teraz kącik kreatywny. Dziś będzie bardzo smacznie. Witajcie w kąciku kreatywnym. Dzisiaj zaprosiłam do siebie moją przyjaciółkę Anię Dręczewską ze Skoczowa, która pokaże nam, jak zrobić bardzo proste ciasto, które będziecie mogli wykonać wspólnie z rodzicami, na przykład na niedzielne popołudnie, albo żeby zaprosić babcię i dziadka. Witam Cię, Aniu. Witam, witam wszystkich serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak się robi super szybkie ciasto, które jest bardzo dobre, nie wymaga jajek, bardzo mało składników. Do tego ciasta potrzebujemy szklankę mąki, szklankę grysiku, zwanej kaszą manną, szklankę cukru, kilogram startych jabłek, cynamon i kostkę margaryny. Kasiu, podaj miskę. Dziękuję. Wszystkie suche składniki wsypujemy do miski. Podam cukier. Wszystkie składniki mieszamy. Dodajemy następnie jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i ponownie mieszamy. Kasiu, bardzo proszę, posmaruj formę. Dobrze, smarujemy ją margaryną. Teraz te suche składniki musimy podzielić na trzy części. Już mamy foremkę posmarowaną. Tak może być? Tak. I wsypujemy 1/3 suchych składników do formy. Czyli to jest takie ciasto, którego się nie miesza w misce. Układa się go warstwami. Kasiu, bardzo proszę, jakbyś mogła pokroić margarynę w plasterki, bo teraz sobie wyrównamy w formie suche składniki. I na te suche składniki kroimy cienkie plasterki margaryny i układamy je na wierzch. Nie udaje się ukroić prostego plasterka. Widzicie, nawet mnie się czasem nie udaje, ale nic nie szkodzi, to, nic to nie się szkodzi. Wszystko zaraz w piekarniku roztopi. I jeszcze jeden tutaj damy. O, tak. Może pokażmy widzom, jak to wygląda. Na tą warstwę dajemy teraz połowę jabłek potartych. Jabłka ciemnieją trochę, jak się je obierze, ale to nic nie przeszkadza, prawda? Prawda. Tu jest trochę soku, właśnie ten sok z jabłek też ma tutaj być. Teraz wygładzimy. Ale pachnie, słuchajcie. A najlepszym dodatkiem do szarlotki jest cynamon, którym posypiemy jabłka. I na tą warstwę dajemy kolejną warstwę suchych składników. I potem znowu margarynę. Tak, dokładnie. Na to oczywiście dajemy trochę cynamonu. Ostatnią część suchych składników. Może sobie przyspieszę i ułatwię. Troszkę się poruszam na bokie. A ja już mam ostatnią część margaryny, którą też pokroiłam w plasterki i zaraz je ułożę tutaj na samej górze. Kładziemy. Tak.
Moje plasterki nie są zbyt piękne. Może Wam się uda zrobić ładniejsze, ale tak jak Ania powiedziała, za chwilę się roztopią, więc za bardzo się tym nie przejmuję. Na górę ciasta, kiedy mamy już wszystkie 5 warstw, czyli 2 warstwy jabłek i 3 warstwy suchego ciasta, posypujemy cynamonem. Zapach cynamonu uwielbiam, ale jeśli nie lubicie cynamonu, to szarlotka bez cynamonu też Wam się uda. Gotową szarlotkę wkładamy na godzinę do piekarnika rozgrzanego na 200 stopni. Pieczemy na złoty kolor. Nasza szarlotka już gotowa. Życzymy Wam dobrej zabawy w kuchni i smacznego. Smacznego. A ja od siebie jeszcze polecam Wam, podajcie ją z lodami. Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.